Dziękuję, panie marszałku. Postaram się wyrobić w tym określonym czasie, ale korzystając z tej okazji, panie marszałku, nie był pan świadkiem dyskusji, która wiązała się między panią marszałek a panem posłem Eichlerem a propos używania form męskich i żeńskich niektórych wyrazów. Ja zainspirowany tą dyskusją, kiedy do pani marszałek zwrócił uwagę, żeby zwracać do niej pani marszałek, ewentualnie pani marszałkini, a nie panie marszałku, zastanawiałem się, czy jest już w języku polskim męski odpowiednik słowa niania. Czy tylko będzie opiekunka do dzieci? O, pani poseł podpowiada, nianie. Więc z pewnością językoznawcy pozwolą nam wyjaśnić tę kwestię, chyba że pan marszałek jako biegły w języku polskim bezpośrednio... Panie pośle, te dywagacje nie odliczają panu czasu, w związku z tym ma pan 2 minuty na zadanie pytania i oczywiście nie odliczamy czasu na te dywagacje. Proszę bardzo. Dobrze. Zatem przechodzę do zadania pytania. Chciałbym odnieść się do tych kwestii, które zostały tutaj poruszane w zadawanych pytaniach. One generalnie przez osoby starające się znaleźć argumenty do podważenia zmian zaproponowanych w ustawie bardzo wysilały się. Jednym z takich argumentów było to, iż w programie uczestniczyło dotychczas niezbyt wiele i osób, i bezpośrednio gmin. Ja chciałbym zwrócić się z pytaniem do pani minister. Czy z tych informacji, które państwo zbieracie, a pani bezpośrednio, pani minister, jako osoba, która pracowała na poziomie województwa, ma też tego typu rozeznanie, jest rzeczywiście potrzeba w wielu niezbyt licznych gminach powstawania oddziałów żłobkowych, czy to wynika z zapotrzebowania rodziców? Bowiem ja odnoszę wrażenie, że intencją tej ustawy było zaproponowanie elastycznych form, które odpowiadałyby na oczekiwania rodziców. I dla jednych lepsze, dla jednych, pani poseł, lepszą będzie forma niani, a dla innych będzie decyzja o jednak no, niezbyt chyba dobrym dla rozwoju dziecka przekazania dziecka do żłobka. Zatem myślę, że intencją jest to, aby wszyscy żyli w poczuciu sprawiedliwości i mieli możliwość korzystania z tego, co będzie dla nich najwygodniejsze, a nie tylko sztywne trzymanie się założonych w projekcie liczby miejsc, czy liczby miejsc żłobkowych, czy liczby osób, które zostaną objęte pomocą. Dziękuję panie pośle.